dobry, panie ministrze. Czy my się słyszymy? Dzień dobry, tak, słyszę panią redaktor. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie ministrze. Był pan wczoraj na spotkaniu u pana prezydenta Andrzeja Dudy razem z ugrupowaniem całym? Tak, tak, oczywiście byłem. Pan prezydent zaprosił, to trzeba było przyjść z przyjemnością, to jak najbardziej. Proszę nam opowiedzieć o tym spotkaniu, jak ono przebiegało, czym się skończyło, jaka była atmosfera, co wiemy po tym spotkaniu. Dobre spotkanie, bardzo. W dobrych warunkach. Siedzieliśmy każdy daleko od siebie. Mieliśmy mikrofony. Pan prezydent naprzeciwko. Bardzo tak obszernie przedstawił swoją ocenę sytuacji w tej chwili. Bardzo wnikliwie. Potem przewodniczący porozumienia, premier Jarosław Gowin, przedstawił swój punkt widzenia, nawiązując do podstawowych wniosków, które pan prezydent podkreślał, to znaczy o prawdziwej potrzebie zachowania jedności tego bardzo ważnego dla Polski ugrupowania szerokiego pod nazwą Zjednoczona Prawica. No i tak to w principie. Panie ministrze, a to spotkanie trwało 2,5 godziny, a więc długo. Proszę nam powiedzieć konkretnie, jakich argumentów używał prezydent. Co wam powiedział? Pan mówi, że to było dobre spotkanie. No nie będę powtarzał szczegółów. Właśnie było tak długo, że była szansa na takie szerokie prezentacje. No, w związku z tym nie mam co mówić o szczegółach, bo było tego bardzo, bardzo dużo możliwości prezentacji ze strony pana prezydenta i ze strony Jarosława Gowina. Także tyle. No, w zasadzie wiadomo, wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja w koło i musimy się mobilizować, no i znaleźć rozwiązanie. No, i o tym też rozmawiano. Tyle. No dobrze, ale... Dobrze, panie ministrze, ale pan mówi, no wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, czyli co? Jarosław Gowin prezydenta do swojego pomysłu, jak rozumiem, nie przekonał, czyli pomysłu związanego ze zmianami w Konstytucji i przedłużeniem jego kadencji o 2 lata bez możliwości reelekcji. Jeżeli chodzi o sprawę rozwiązań, to było też przedstawiane oczywiście, ono jest powszechnie znane publicznie i tutaj w zasadzie to nie jest decyzja pana prezydenta zupełnie. W tym momencie prezydent się poddaje temu, co politycy zdecydują. Premier Jarosław Gowin zrezygnował z tego, żeby być wicepremierem i żeby móc rozmawiać z wszystkimi przedstawicielami opozycji, żeby namówić ich właśnie do tego rozwiązania. I nadal są te rozmowy prowadzone, także to nie jest sprawa zamknięta. To jest właśnie pewna nadzieja na rozwiązanie. Ja uważam, że to tak wygląda, że musi dojść do jakiegoś takiego rozwiązania przed samym pewnie głosowaniem, żeby, bo to każdy próbuje jakoś tam, ja nie mówię teraz o tym spotkaniu ostatnim, ale właśnie o tych rozmowach z opozycją, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy również, no tak, żeby po prostu dojść do najlepszych rozwiązań. No, mamy sytuację taką, że mimo tej ładnej pogody, mimo słoneczka, ja w każdym razie odbieram to jako takie narastające zagrożenie, wobec którego musimy stanąć wszyscy razem. I musimy sprawnie zarządzać tym. Za chwilkę jeszcze o tym porozmawiamy, bo oczywiście będę potrzebowała pana opinii jako lekarza, ale chciałabym zapytać o takie pana odczucia prywatne po tym spotkaniu z prezydentem, no bo jednak to jest 2,5 godziny rozmowy. Byliście tam wszyscy razem. Co pan czuje po tej rozmowie? Czy prezydent rzeczywiście jest przekonany, że wybory korespondencyjne to jest najwłaściwszy pomysł w tej sytuacji? Jestem wypowiadał się, więc podobne stanowisko przedstawiał. Umówiliśmy się, że nie będziemy mówić o szczegółach naszego spotkania, więc proszę mnie już więcej nie namawiać, bo tak, dżentelmeńskie umowy obowiązują, więc dlatego
to, co mogłem powiedzieć zgodnie z umową, no to przedstawiłem. To sprawa w takich negocjacjach, które są prowadzone na różnych poziomach, a w tym wypadku nie negocjacja, a zapoznanie się ze stanowiskami, no tak wyglądają, że chodzi o atmosferę. Atmosfera była dobra, prezydent słuchał, nie było jakichś kłótni. Zatroskanie, konieczność znalezienia rozwiązania i pani jedno z tych rozwiązań wymieniła. No i tyle. Czyli przyszliście ze swoimi stanowiskami i z nimi wyszliście, tak mam rozumieć finał tego spotkania w Pałacu Prezydenckim? No, ale bardzo wyraźnie wszyscy podkreśliliśmy i pan premier Gowin, i pan prezydent, że ta wartość, którą jest właśnie Zjednoczona Prawica, jest wartością wartą tego, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązania, które pomogą dobrze zabezpieczyć Polaków i dać też szansę na zarządzanie tym kryzysem właśnie, który jest przecież. Strasznie to wszystko ogólne, o czym pan mówi, no ale rozumiem, mowa dżentelmeńska, może doczekamy się jakiegoś komunikatu z Pałacu Prezydenckiego ze szczegółami. A proszę mi powiedzieć, jak rozkładają się w tej chwili siły u gowinowców? Ilu z was dzisiaj jest pewnych, że nie zagłosuje za przeprowadzeniem wyborów korespondencyjnych? Głosowaniem. Pan przewodniczący porozumienia przedstawi to stanowisko. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie porozumienia, tak jak to jest normalne ugrupowanie, które ma już swoją dojrzałość i znaczenie na scenie politycznej, mimo niewielkich rozmiarów reprezentacji parlamentarnej, nastąpi. No, tak to wygląda. Co do kierunków, powiedzmy, no to pan premier Gowin się już wypowiadał nieraz, no ale tak jak powiedziałem, ostatnie słowo będzie przed głosowaniem i to będzie słowo przewodniczącego partii, a efektem będzie jednolite stanowisko całego zespołu posłów Jarosława Gowina. I jest pan pewien, że wszyscy zagłosują tak, jak powie im przewodniczący Gowin? Tak, tak, jestem przekonany. A jak wyglądają konsultacje z opozycją? Bo na razie jakoś niespecjalnie widać, żeby Jarosław Gowin kogokolwiek z rozmówców swoich przekonał. No cóż, no, to są prawdziwe rozmowy i negocjacje, a nie PR-owskie prezentacje przed kamerami. One też się zdarzają. Im więcej tego PR-u, tym mniej sensownych negocjacji. A tak to wygląda. Słyszałem jak wypowiedzi niektórych polityków opozycji, którzy właśnie podobnie mówili, tak? Przecież nie będą biegać i opowiadać, z kim zamierzają się za chwilę spotkać albo co do czego się umówić. Są rozmowy, bardzo dobrze, one są. Znowu, co w dobrej atmosferze. Uzupełnione też o spotkania ekspertów, w których też uczestniczyłem. Cały zespół ekspercki, wspierający, pozapartyjny, porozumienia. Fachowcy, profesorowie, menadżerowie, właściciele przedsiębiorstw związanych z medycyną, z farmacją. To są ludzie, którzy są zatroskani, postanowili zupełnie obywatelsko złożyć swoją ofertę, dużych doświadczeń w tym zakresie, żeby pomóc zorganizować większe poczucie bezpieczeństwa, powrotu do pracy, powrotu do zarobkowania, do pełnienia misji społecznych wszystkich przy dobrym zabezpieczeniu. Bo to można zrobić, jak będzie bardzo dobrze zabezpieczone. I trzeba takie działania podejmować. To jest głównym celem, na czym się skupiamy. Tak wygląda. No, głównie o tych wyborach się mówi, o tym, ale to przecież tak naprawdę to myślę, że no, Polacy są tak średnio zainteresowani akurat tymi przepychankami, w jaki sposób to będzie zrobione. Natomiast bardzo by chcieli wiedzieć, czy naprawdę będą mogli szybko wrócić do aktywności, w jakim zakresie i przy jakich zabezpieczeniach. No i zwłaszcza te ostatnie dwa punkty to jest strona rządzących, posiłkujących się ekspertami. Zawsze muszą być eksperci. Panie ministrze,
Panie ministrze, wyobraża pan sobie sejmową większość złożoną z opozycji, całej opozycji, a także waszego ugrupowania z marszałkiem Jarosławem Gowinem na czele? Marszałkiem Sejmu? Są takie sprawy, więc dobrze bym sobie wyobrażał. Wyobrażam sobie, że funkcjonujemy zgodnie z umową w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest to siła polityczna, która ma plan poprawy Polski, wzmocnienia jej. Oczywiście po drodze przydarzyło się nieszczęście, które osłabia znacznie naszą gospodarkę. No i właśnie ten potencjał polityczny musi być wykorzystany dla tego dobrego zarządzania. Tak bym to powiedział, więc to nie o to chodzi. Tutaj nie... Czy pan, panie ministrze, dostał od PiS-u jakąś ofertę, bo coraz więcej posłów, między innymi z Konfederacji, mówi, że PiS robi podchody i tak poważnie przeciąga ich na swoją stronę przed tym głosowaniem. Czy do pana ktoś się zgłosił? Nie miałem takiej sytuacji. Dzisiaj jestem takim ciekawym rozmówcą, widzę, może tak poranna pora, jakoś nie jestem nierozbudzony albo co. Ale nie, nikt do mnie nie przychodzi. Przepraszam bardzo. Nie dostał pan takiej oferty. Nie. Dobrze usłyszałem. A słyszał pan o tym, że takie sytuacje... Ja bardzo słabo pana niestety słyszę, ale tak, no powiedzmy, że z kontekstu rozumiem, o czym pan mówi. Proszę mi powiedzieć, czy pan słyszał w ogóle o tych podchodach PiS-u? Czy pan wie, czym oni są posłowie, do których ta oferta trafia? Czym oni są przekonywani, czy przekupywani? Nie. No, zdarzają się, wiadomo, że przecież są jakieś, zwłaszcza w okręgach wyborczych, no przyjaźnie, sympatie, no jest zatroskanie, to słyszałem, niektórzy zatroskani tam dzwaniali jeden do drugich, pytać się, jak to wygląda, tak jak pani redaktor się pyta, tak jak ludzie się pytają, w którym kierunku to pójdzie, ale nie słyszałem o jakichś takich działaniach typu podchody, przekupstwa czy coś takiego. Ale koledzy z Konfederacji słyszeli. Panie ministrze, widział pan, jak wyglądają prace nad ustawą w Senacie, jak senatorowie rozmawiają z ekspertami, jak rozmawiają z lekarzami, specjalistami, epidemiologami, a nawet z szefem związkowców poczty. Dlaczego takie eksperckie rozmowy nie były przeprowadzone w czasie prac nad tą ustawą w Sejmie? No, bardzo duże napięcie było, żeby szybko rozwiązać problem, pewnie dlatego, jak państwo wiecie, no ja osobiście akurat byłem przeciwny temu rozwiązaniu i posiłkowałem się właśnie podobnymi spotkaniami z ekspertami, no, bo uważam, że jednak to jest ważne zaplecze. No. Mądrość pojedynczej osoby, czy nawet kilku osób jest ważna, ale może być niewystarczająca przy podejmowaniu ważnych decyzji, zwłaszcza które są z pogranicza eksperckości właśnie, bo medycyna jest ekspercka. To nie. Wiem, że każdy się zna na medycynie, zauważyłem to, zresztą już Stańczyk zauważył. Ale przyzna pan, że taka spokojna i kulturalna praca jak ta w Senacie jest naprawdę pokazem dużej odpowiedzialności i troski za państwo w różnicy do tego, jak pracował Sejm w pośpiechu. Ale dobrze, to skończmy ten temat. Dzisiaj Donald Tusk zapowiedział jakieś ważne oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich. Spodziewa się pan czegoś szczególnego? No, też słyszałem, że ma dać oświadczenie, ale nie zapowiedział dokładnie niczego więcej, więc nie wiem, trudno mi się czegoś spodziewać. Sam jestem ciekaw, co powie, bo oczywiście jest osobą cenioną na forum europejskim, no i w naszej historii też się zapisał. Panie ministrze, jeszcze na koniec pytanie do pana jako do lekarza. W czasie świąt Wielkiej Nocy pokazaliśmy, że słuchamy się restrykcji, że jesteśmy zdyscyplinowani. Czy nie boi się pan, że w czasie majówki Polacy nie wytrzymają? Bo teraz nawet jak jadę i oglądam sobie ludzi, no to część jest w maseczkach, większość jest w maseczkach, ale są i tacy, którzy albo mają je na brodzie, albo nie mają w ogóle. Czy pan się nie boi, że majówka spowoduje, że my jednak wyluzujemy jeszcze bardziej niż w tej chwili? Boję się tak, jak i pani redaktor, a może nawet bardziej.
dlatego że rzeczywiście obserwuję to samo, co pani mówi. Poza tym, no maseczki, one same w sobie nie chronią nas przed infekcją. Stanowią tylko takie powstrzymanie, powiedzmy, psychologiczne też bezpośredniego kontaktu, ale czasami wręcz odwrotnie. I to też jest, troszkę się tego obawiam, tak? Bo jednak posiadanie maski powoduje, że no, jestem bezpieczny zupełnie, mogę być blisko innych, mogę się spotykać, bo mam maseczkę, tak? No, to nie załatwia sprawy, niestety tego też się obawiam. Ale najbardziej tego, tak jak pani redaktor powiedziała, sam widzę ten ruch, bo przecież jadąc do pracy z powrotem, widzę, to jest zupełne poczucie, jakby się już skończyło, to, że już poluzowano, jest spokój. Wirus na razie skontaktował się, no, pewnie z kilkudziesięcioma tysiącami Polaków, bo na pewno więcej niż ta liczba, którą udaje się rozpoznać, bo bezobjawowo występuje też i bardzo domaga się tego, żeby Panie co najmniej... No, nadzieja jest w tym, że zostaniemy w domach, że zostaniemy mimo wszystko w domach, bo podobno ma padać w czasie majowego weekendu, więc możemy powiedzieć, że no, Polacy, nic się nie stanie, jak zostaniemy w domach. Bardzo dziękuję panu za to. Zostańmy w domach, ile się da. I nie bądźmy tak zbyt blisko innych osób, bo naprawdę ta zaraza ciągle jeszcze czyha. No co zrobić? Dziękuję serdecznie. Profesor Wojciech Maksymowicz był gościem Onet Rano.